świecie show, biznesu, gdzie intensywne światło reflektorów często stawia związki przed trudnymi próbami, historie par takich jak Kajra i Sławomir stanowią inspirujący przykład trwałości i wzajemnego wsparcia. Małżeństwo, które połączyło swoje życie w 2011 roku, zanim jeszcze zdążyło zyskać rozgłos, pokazuje, że miłość może przetrwać nawet w obliczu niespodziewanej sławy i związanych z nią wyzwań. Popularność, która spłynęła na parę po wydaniu przez Sławomira hitu Miłość w Zakopanem w 2014 roku, mogłaby być dla wielu par próbą. Jednak Kajra i Sławomir udowadniają, że można przejść przez nią z godnością, utrzymując jednocześnie silne i zdrowe relacje. Ich postawa wobec pojawiających się plotek i spekulacji, zarówno tych dotyczących rzekomego rozwodu, jak i domniemanej ciąży, świadczy o dużej dojrzałości i umiejętności zachowania dystansu do mediów i opinii publicznej. Zamiast pozwolić, aby zewnętrzne głosy wpływały na ich relacje, Kajra i Sławomir wybierają śmiech i lekkość w radzeniu sobie z plotkami. Taka reakcja nie tylko umacnia ich związek, ale także pokazuje fanom i obserwatorom, że prawdziwa miłość i wzajemne zrozumienie są w stanie przetrwać próbę czasu i zmiennych okoliczności. W obliczu świata show, biznesu, który nie zawsze sprzyja trwałości związków, małżeństwo Kajry i Sławomira jest dowodem na to, że prawdziwe uczucie, szacunek i zaufanie mogą stworzyć solidny fundament dla związku, który będzie trwać na dobre i na złe. Ich historia przypomina, że w centrum uwagi można zachować prywatność i budować zdrowe relacje, niezależnie od tego, jakie wyzwania przyniesie życie. Pomimo częstych plotek o rozstaniu czy ciąży, które pojawiają się w mediach, Kajra i Sławomir zachowują poczucie humoru i dystans do tych spekulacji. Dwa razy w roku nas rozwodzą, raz Kajra jest w ciąży. To taki standard, zażartował Sławomir, podkreślając, że oni sami oraz ich rodzina już przyzwyczaili się do tego rodzaju informacji. Kajra dodała, chyba się już przyzwyczailiśmy. Właściwie to chyba tak najbardziej to nasza rodzina dopytuje, czy na pewno, a czy może już, czy to faktycznie już ten moment, że ten rozwód będzie. No nie, myślę, że nasza ostatnia piosenka pokazała, że mimo wszystko i mimo moich tych nerwów i trzaskania drzwiami, to ciągle jednak sobie przysięgaliśmy i tak tkwimy w tym. Ciekawe jest, jak małżeństwo radzi sobie z tematem zazdrości. Ciężko było, przyznała Kajra, opowiadając o jedynym razie, gdy poczuła zazdrość, kiedy Sławomir zapomniał ją uprzedzić o scenach łóżkowych w filmie. W rozmowie z naszym reporterem para poruszyła również kwestię wychowania syna i jego uczestnictwa w komunii. Mają do tego bardzo luźne podejście, pozostawiając decyzję synowi. Pokazujemy mu różne możliwości, różny świat poznaje. I kiedy ma ochotę, to tak samo pokazuje mu mój światopogląd. Madzia mu pokazuje swój światopogląd. Jesteśmy otwarci też, słuchamy go i staramy się patrzeć na niego z takim otwartym spojrzeniem, wyznał Sławomir. Historia Kajry i Sławomira pokazuje, że mimo wyzwań związanych z życiem w świetle reflektorów, można zachować zdrowe i stabilne relacje, podchodząc z dystansem do mediów i plotek, a także wspierając się nawzajem w różnych aspektach życia.